Dobry. Dzień dobry. Dzisiaj 77. odcinek Pary na kozetce. Tak, zgadza się. Odkrywanie własnego potencjału seksualnego. Pierwszy z takich merytorycznych odcinków mówiących o życiu seksualnym pary dojrzałej. Zaczynamy od tego, co wydawałoby się, że w parze dojrzałej, słuchaj, to wydaje się, że już ludzie znają swój potencjał. Wydawałoby się, jak co tu Tak, odkrywać, nie? wiedzą kim są. No w ogóle to pytanie sobie często zadajemy na tym szczególnie etapie, powiedziałbym, życia, tak, kim jesteśmy. No, ale my się definiujemy przez to, nie wiem, przez role życiowe, tak, ojciec, matka, brat, siostra, nie wiem, pracownik takiego urzędu albo tego. Definiujemy się przez, nie wiem, pewne nasze cechy, nie wiem, mądry, uczynny, otwarty, miły i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no właśnie o tym, w tym kontekście takiej seksualności, tak, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jaki jest nasz potencjał, no to za cholerę nie mówimy. Nawet nie myślimy często. No, wiesz, nie mówimy, bo to w ogóle, wiesz, że rozmowy o seksie to rzadko, jeśli już to w Zwyciekamy. dowcipach lub Tak. wulgarnie, ale myślę sobie, nie rozmawiamy nawet w parach często o tym i nie rozmawiamy też jakby wewnętrznie sami ze sobą. I to nie jest tylko to, co lubię, czego nie lubię, jak lubię, kiedy lubię, ile lubię. Bo myślę sobie, że z tym potencjałem, jeśli mówimy o parach dojrzałych i ludzie mają już nie tylko lat 10, ale ze sobą lat 10, no to wydawać by się mogło to bezzasadne, no bo już wszyscy się doskonale tam w tej parze znają i już nie ma powodu niczego odkrywać, bo już w zasadzie czasami mówią, Wszystko że wiemy. znają się tak doskonale, że są jak rodzeństwo, nie? Tak. I ja się od momentu, kiedy pojawił się pierwszy odcinek odnośnie par tego, zapowiedzi tych par dojrzałych, usłyszałam coś takiego, ale co wy tam chcecie robić? Przecież tam już nie ma co poznawać i tam już nie ma co odkrywać i tam już nie ma, czy tam jeszcze w ogóle można wzniecić jakieś pożądanie. O, No i jest pomyślałam co sobie, robić. cudownie, nie? I cudownie, że jest taki głos, albo takie głosy w zasadzie, bo to daje jeszcze nam napęd do tego, że właśnie warto, skoro ludzie mają takie przekonania, no to cudownie, bo właśnie tym bardziej warto to robić. I wiesz, pomyślałam sobie, że z tymi upodobaniami, predyspozycjami seksualnymi, to jest tak, że my, jeśli mamy jakąś świadomość czy wiedzę na swój temat, to często, tak jak rozmawialiśmy przed nagrywaniem, to często one pokryte są, te prawdziwe, te autentyczne, pokryte są bardzo fałszywym obrazem siebie, który został zbudowany z pewnych ekscytacji, konfliktów, przekonań wczesnego dzieciństwa. Historii przekazanych nam przez Tak. często pokolenia, tak na dobrą sprawę, co dotyczących seksualności, tej naszej, tej tożsamości, tego kawałka. Pierwsze doświadczenia, próby podglądania przez dziurkę od klucza, tak? Jakieś pierwsze zabawy, tak? I ten wczesny dziecięcy Lekarza, erotyzm, tak. wczesny dziecięcy erotyzm, który jest związany z poznawaniem siebie, poznawaniem, odkrywaniem płci przeciwnej, z czasami oglądaniem filmów, rodziców, podglądaniem, słuchaniem, bo nawet nie widzimy czasem, a słyszymy, tak, jako dzieci, to pomyślałam sobie, że teraz to jest ważne, żebyśmy poszli w kierunku takiej archeologii trochę, archeologii pożądania. Czyli jakoś zbudowało się z historii przeszłości, w naszym dzieciństwie, z naszych pierwszych doświadczeń przyjemności, z naszych pierwszych doświadczeń różnych budowania bliskości, z tego, co pierwszy raz nas podnieciło, z tego, co pierwszy raz nas odrzuciło, z tego, co pierwszy raz albo wielokrotnie nas zawstydziło, z tych Mogliśmy jakieś wszystkich. ciepło poczuć, tak? Mogliśmy jakieś coś, czego jeszcze wtedy nie byliśmy jako bardzo młodzi ludzie, tak? Nawet w stanie ponazywać tego, tak na dobrą sprawę. A to już było to coś, co budowało, tak? Co docierało do naszych
uszu, oczu, tak, co przez nasze ciało przepływało, no już zaczynało budować tą tożsamość, ten nasz późniejszy potencjał, tak, tą Potencjał. naszą seksualną tożsamość. To, na co my Tak. reagujemy, jaki rodzaj bliskości jesteśmy w stanie znieść i pomieścić, czy umiemy przeżywać rozkosz z osobą, którą kochamy, czy też przeżywamy rozkosz w samotności. I to wszystko budowało od początku tego erotyzmu dziecięcego i w zderzeniu z najważniejszymi osobami w naszym życiu, budowało nasz częściowy potencjał, ten, który wydaje nam się, że dzisiaj nim jakoś operujemy w kontakcie z innym człowiekiem. Ale mam też wrażenie, że część z tego to jest tak jak w odsłanianiu swojej osobowości. Jest to fałszywe self. To tutaj też jest dużo rzeczy narzuconych w związku z historiami, jakie usłyszeliśmy albo których doświadczaliśmy, co przeżywaliśmy, to również może się pojawić ten nasz potencjał zafałszowany, przykryty pewną patyną. I pytanie, czy można coś jeszcze tam odkryć, jest bardzo Pewnie, że zasadne. tak. Tak, pewnie, że tak. I nawet trzeba odkrywać, dlatego że ta nasza seksualność, ten nasz potencjał, tak, ta nasza tożsamość, tak, związana z tą seksualnością, o której mówimy, myślę, że to, co jest najważniejsze do powiedzenia, czy jedno z najważniejszych, to podlega zmianie. To może się kształtować, to możemy zdmuchnąć, odkurzyć, tak, odkryć w jakiś sposób, tak, gdzieś dojść do tego, Wypolerować. wypolerować, tak, jakoś wynieść, tak. To nie musi być ta część z nas, która jest jakaś taka, nie wiem, niepotrzebna, jakaś uboga krewna, tak, jakiś intruz, który się po prostu w nas wdziera, tylko to może być pełnoprawne. To nie znaczy, że ta część ma, nie wiem, mamy ją wystawiać i pokazywać, nie wiem, w parku, na ulicy i tak dalej, bo to jest nasza część bardzo ważna, taka intymna, ale ona jest w pełni, powiedziałbym, tak samo istotna jak każda inna część naszego życia. No bo właśnie jakiś obraz, jakieś doświadczenie, jakaś emocja spowodowała, że została ta część w nas najbardziej autentyczna, przykryta i sprawiła, że rządzimy się pewnym schematem również nie tylko w życiu, ale też w życiu erotycznym. I wiesz, przychodzą mi takie przykłady z życia, że w związku, w którym kobieta zarzuca mężczyźnie zbytnią delikatność, nieokazywanie pożądania. Na przykład, okazuje się przy rozbieraniu, w tej archeologii tego pożądania, okazuje się, że to mężczyzna, który słyszał wielokrotnie od swojej matki: pamiętaj, musisz być delikatny, żebyś nigdy nie skrzywdził żadnej kobiety, ponieważ sama doświadczyła dużej brutalności od swojego partnera, a ojca takiego. Więc jakby to, ta historia, ten przekaz ma ogromny wpływ na historię tego człowieka i jego I tu, relacji i z kobietą. teraz. Tak, dokładnie. Nie? Potem niewchodzenie w bliskość, bo bliskość jest zagrażająca, bo w innej relacji ojciec opowiadał, że uczucia, emocje są dla słabeuszy. Nie wolno się tutaj angażować, bo prawdziwy facet to po prostu w ogóle nie wchodzi w takie rejony, bo one są zarezerwowane dla kobiet. Więc wchodzenie w emocjonalną część relacji jest po prostu niewłaściwe, bo się nie jest wtedy facetem. To też nie dopuszcza do tego, żeby w związku udany seks był w takim związku, w którym jest bliskość. Myślę sobie o kolejnej historii, dla tych, którzy jakby nie widzą jeszcze do tej pory jakichś tutaj konotacji między tym dzieciństwem i budzeniem się erotyzmu, a tym, co dzieje się potem w życiu. To jest kobieta, która szybko porzuca mężczyzn, dlatego że była świadkiem, jak często matka była zdradzana i cierpiała z tego powodu. I zrobiła sobie założenie, że nigdy nie dopuści do takiej sytuacji w swoim życiu, więc woli po prostu zmieniać kochanków i nie wchodzić w taką zażyłość z mężczyzną. Że stały związek w
innej parze kojarzy się stały związek, oddanie kojarzy się z porażką, bo osoba wchodząca w ten związek była świadkiem poniżania i dużej zależności finansowej, emocjonalnej, fizycznej. I jakby nigdy nie chce już sama doświadczyć tego, czego doświadczyła mama w tej relacji. Więc jakby Tak. patrząc na nieudane związki i historię rodziców, czasem dziadków, czy kogoś jeszcze znaczącego w naszym życiu, słuchając przekonań tych osób, jesteśmy tymi historiami skażeni, i to jest ta patyna, która na naszym erotyzmie osiada i powoduje, że funkcjonujemy według pewnych schematów, które niszczą tą naszą relację, bo nie pozwalają jej się prawidłowo rozwinąć, ale również wpływają na tą bardzo silnie, na tą sferę erotyczną. Tak, tych takich zdań, takich przekazów, które, no, ja powiem tak, no, padają często w gabinecie, tak, które dotyczą tej właśnie tej części, o której mówimy, jest bardzo dużo. Tutaj o wielu już powiedziałaś, tak, ale często, jak nie wiem, choćby mężczyźni, tak, którzy mówią, ja to zawsze mogę, tak, ja to zawsze mam ochotę na seks. Pod tym kryją się właśnie różne przekonania, tak, to, co zasłyszeli, co doświadczyli, czego doświadczyli, czy nie wiem, ktoś mówi, nie mam szczęścia w ogóle do związków, tak? To jest to, co to jest przesypane, tak? Ta tożsamość, ten potencjał cały, już ubrany w jakieś przekonania, tak? Gdzieś poprzebierany, no i to jest właśnie kwestia dobierania się do tego, odkrywania, tak? Zadawania sobie przede wszystkim pewnych ważnych pytań, tak, wychodząc od, myślę, takiego bardzo prostego, czy my w ogóle jesteśmy zadowoleni z tego naszego potencjału, z tej naszej seksualności, tak? Jaka ona jest, tak? O co w niej w ogóle chodzi? To nią steruje. Dlatego, że jedna z ważnych prawidłowości takiego schematu erotycznego jest taka, i to jest jakby pewna irracjonalność pożądania, która polega na tym, że często podnieca nas właśnie to, co w dzieciństwie było źródłem frustracji lub przykrości. Ale jednocześnie, jeśli nas to podnieca i nasza wyobraźnia na tym bazuje, to często to właśnie też nie pozwala nam wejść w głęboką emocjonalną relację. Więc tym bardziej, że już od samego początku nasza wyobraźnia erotyczna jest niezwykle plastyczna. Ma też taką zdolność maskowania i przetwarzania traum z dzieciństwa. Więc często to, co było przerażające w dzieciństwie, nawet obrazy, dźwięki, które młody człowiek słyszy, dziecko słyszy i wiąże się z erotyzmem, potem staje się czasami takim wyzwalaczem podniecenia w dorosłym życiu i że bez tego nawet nie można się obyć. Myślę tutaj, kiedy dziecko widzi sceny erotyczne między rodzicami, którzy uprawiają seks, potem często pobudza się właśnie wspomnieniem tych scen. Więc jakby to jest również dowód na to, jak bardzo silnie oddziaływuje dzieciństwo i te pierwsze doświadczenia, obrazy, dźwięki, przeżycia oddziaływują na tym, jak funkcjonujemy w życiu erotycznym. Więc to jest też ważne zadać sobie pytanie, co mnie stymuluje, co mnie pobudza. Jaki seks daje mi satysfakcję? Kiedy on jest najbardziej spełniony? Często na przykład zdarza się, że mężczyźni niezwykle związani emocjonalnie ze swoimi żonami, którzy kochają i są oddani, nie potrafią z tymi kobietami doświadczyć silnego przeżycia erotycznego. Tak, dokładnie tak, nie są w stanie wejść w taki rodzaj intymności, bliskości, tak, no i to pokazuje, jak to, co nazwałeś na początku, że dzisiaj trochę o tej archeologii, tak, będziemy, o tych przekonaniach, w jaki sposób się budują, no one właśnie rzutują na tu i dzisiaj, czyli na to, jaką jakość mają te nasze związki, czemu one nie wychodzą, czemu nie możemy nieraz wejść nawet w te związki, albo one się jakoś szybko
czy tam po jakimś czasie się rozpadają, albo nawet jak trwają, to nie czujemy się spełnieni, nie czujemy się szczęśliwi, tak, w naszych relacjach. O tym za chwilę wspomnimy, bo to jest bardzo ciekawy paradoks, że często w tych związkach, w którym jest dużo szacunku, dużo bliskości, czułości, nie ma spełnienia i pożądania seksualnego. Myślę sobie, że duży wpływ oczywiście na poznawanie samego siebie, albo inaczej czasem przeszkodą w poznawaniu samego siebie, byli nasi bliscy, że oni zostawili bardzo duży ślad, w bardzo dużym stopniu utrudnili, nie zawsze, nie, żebyśmy tego nie traktowali literalnie, ale często, niestety, poznawanie samego siebie zostało utrudnione przez naszych opiekunów. Ich nauki, które bardzo często wzbudzały albo lęk, albo wzbudzały poczucie winy, albo nieufność. No bo te pierwsze, o których powiedziałeś, doświadczenia, nawet wtedy, kiedy dzieci w przedszkolu, zdarza się, że przyłapane są na tym, że się oglądają, tak, i sprawdzają, jak są zbudowane. Przecież często wokół tego robi się wielką aferę zawstydzającą, podnosząc ten temat, zamiast cichutko, delikatnie uznać, że to jest bardzo naturalne i To jest rozwojowe. część naszego życia, naszego rozwoju, właśnie budującej się tej tożsamości, tak? Tego potencjału. No właśnie, a doświadczenia wielu, wielu, wielu osób są zupełnie odmienne, tak? Jesteśmy zawstydzani, karani w jakiś sposób, tak? W związku z tym, na przykład, może to pójść w takim kierunku, że bardzo rozwinie się ta część, którą nazywamy superego, czyli jest to sumienie, jest to, są to reguły, zasady, dość surowe, tak, i krytyczne. I tutaj, na przykład, satysfakcja z życia będzie polegała często na tym, że i czy poczucie własnej wartości będzie się opierało na dawaniu, a nie na braniu. A jednak seks po pierwsze jest wolny od takiej mocnej kontroli superego, a po drugie, no jednak jest to wymiana, czyli też trzeba mieć w sobie umiejętność brania. No i właśnie, jak nie ma tej wymiany, jest za duża ta kontrola superego, tak, które my nazywamy, no to wtedy trudno mówić o przyjemności, wtedy trudno mówić o takim jakby porwaniu, tak, które jest, tak, w tej dziedzinie naszego życia, no bo to się po prostu nie da, tak. Tak, i tutaj jest, mówiąc już o, wychodząc z tego erotyzmu dziecięcego, idąc dalej, można powiedzieć, mamy tutaj bardzo ważną rolę do, ważne zadanie do zrobienia, a mianowicie musimy cały czas balansować pomiędzy pragnieniem więzi z rodzicami, z drugim człowiekiem, a pragnieniem doświadczenia własnej niezależności i własnego sprawstwa. I nie zawsze nasi opiekunowie i mimo szczerych chęci i nie zawsze nasze doświadczenia życiowe, historie życiowe pozwalają nam osiągnąć tą umiejętność balansowania pomiędzy jednym a drugim. I przechyla się często ta szala w jakąś stronę, sprawiając, że albo stawiamy bardziej na tą więź, albo stawiamy bardziej na swoją niezależność. I bardzo jest to widoczne również nie tylko w związkach, ale w seksie. Więc można powiedzieć, że jak nauczono, jak nas kochano, tak my Tak, potrafimy się jak nam też pozwolono, tak, bo to nieraz o to chodzi, jakby się odseparować, oddzielić to, co jest naturalnym i jak my się w związku z tym tego nauczyliśmy, to później, tak jak mówisz, tak, to jest odbicie dokładnie w tych naszych rolach, tak, w sypialni, ale w ogóle w byciu razem to od razu widać. Więc myślę sobie, że tu ważne jest jeszcze, że jedno to, co zrobili rodzice, jak oni się zachowywali, reagowali, jak robili to znaczący ludzie w naszym życiu, ale drugie to jest również kwestia, jak my sobie to zinterpretowaliśmy. W zależności od tego, jaką mieliśmy zdolność wtedy ze względu chociażby nawet na wiek, prawda? I teraz myślę sobie, że to, co jest nam absolutnie konieczne, żeby poznać, co mną
stymuluje w tym seksie, co sprawiło, że taki schemat wchodzę, no to jednak jest to, czy to nazwiemy archeologią, czy nazwiemy pewnym psychoterapeutycznym śledztwem, że wspólnie ze specjalistą jednak wchodzimy w to, co stymuluje tym moim potencjałem. I wtedy, jeżeli widzimy, co jest tą patyną, która tam osiadła, dopiero możemy dogrzewać się do tego, co jest absolutnie autentyczne i prawdziwe. Czyli możemy te schematy pozmieniać. Ja nawet sobie, wiesz co, pokusiłam się, nie wiem jak ty na to patrzysz, ale ja się pokusiłam nawet na takie pierwsze kroki, no bo oczywiście zawsze w naszych rozmowach jest Jest ważne część praktyczna, taka coś powiedziałbym, co praktycznego, robić. co my po prostu powinniśmy zrobić, nie? I pomyślałam sobie, że jak robimy, że ciężko nam jest czasami zrobić to samemu, że oczywiście fajnie jest, jak czytamy książki i książki czy jakieś podcasty nas jakoś inspirują i my możemy się na tym wesprzeć, ale czasami te schematy są bardzo ukryte. I myślę sobie, że taką podstawą jest w ogóle świadomość takiej historii, która odcisnęła na mnie piętno i gdzieś rządzi tym moim życiem erotycznym. Czyli ta moja droga, to budowanie się, kształtowanie się, tak? Tej części mojej tej tożsamości, mojej seksualności, tak? Te przekazy, które gdzieś płynęły też często z tyłu, tak? No bo skąd ci rodzice tak też wzięli te przekazy, tak na dobrą sprawę? Tu jest też ważne, że często trudno nam będzie to zrobić samemu, ale jeżeli idziemy na terapię, to sprawdźmy, czy możemy z naszym terapeutą o tym rozmawiać. Czy on jest jakoś gotów na taką wędrówkę w ten rejon naszego życia. Czy on na przykład w ogóle w wywiadzie pyta, tak? Czyli na po samym początku. No bo ja nie ukrywam, to jest częścią jakiegoś nawet jakieś podstawowe pytania z tego zakresu zadaję nawet w wywiadzie z parą, tak? Czy z osobami nawet, no tak, no głównie z parą, tak jak pracuję. Więc warto tak zobaczyć, czy terapeuta gdzieś patrzy, bo to jest bardzo ważne, żeby tam było to spojrzenie, co do tego miejsca mnie tutaj przywiodło. Druga rzecz to, żeby nie pójść w kierunku takiego oskarżania siebie, ale raczej samowspółczucia, żeby mieć bardzo dużo współczucia dla siebie, dobrze rozumianego, czyli nie litowania się nad sobą, ale takiego naprawdę dużej życzliwości, bym powiedziała, do siebie samego, a w terapii par to wiemy, że to jest też metoda, której uczymy, żeby mieć dużo życzliwości do siebie i współczucia wzajemnie, czyli żeby kiedy poznajemy te swoje historie, to żeby czasami, nie wiem, masz takie samo doświadczenie, ale ta druga strona mówi: wow, jak mi jest przykro, że musiałeś to przeżyć, nie? Tak. Ale jak ja teraz rozumiem. Czasami nie ma słów, czasami jest wielkie poruszenie. Tak, to jest często rodzaj jakiegoś takiego zaskoczenia, tak, takiego zdziwienia, ale jednocześnie, no właśnie jak mówisz, takie, że idzie rodzaj takiego zrozumienia. O, to dlatego tak jest, to dlatego tak jest między nami, tak? Bo często te rozmowy, czy te aspekty, o których tutaj mówimy, my sobie, jak się poznajemy, to nie mówimy sobie o tych wszystkich rzeczach. Nie na takim poziomie, tak? Jakby pewnej głębokości. No z terapeutą czy z kimś, tak, z kim pracujemy, no to wtedy jest szansa to nawzajem w parze usłyszeć, jak ta druga strona miała. Tak. I myślę sobie, takim trzecim krokiem to jest wziąć odpowiedzialność za teraźniejszość. To, co się zdarzyło w przeszłości, no nie mamy na to wpływu, ale to, co dzieje się w teraźniejszości, to absolutnie mamy na to wpływ i teraz możemy wziąć za to odpowiedzialność. I to jest niezwykle ważny krok, czyli ja już wiem, jak to się wydarzyło, ja nie oskarżam siebie o to, nie idę w poczucie winy, ale biorę odpowiedzialność, czyli mogę już w tym momencie poczuć tą sprawczość, że mogę budować teraz od nowa pewne rzeczy. I tu się zaczyna taki, powiedziałabym, mocny grunt do tego, żeby budować od nowa. A co to znaczy? No właśnie opuścić stary sposób funkcjonowania. Często to jest w ogóle opuścić sypialnię, opuścić pewien sposób, porzucić pewien sposób, w jaki do tej pory się kochaliśmy. To jest stworzyć odrębną zupełnie rzeczywistość,
różną od tej, która była wcześniej udziałem pary, Czyli wyjść z pewnego której para. schematu, z tego, co do Dokładnie. tej pory nie skutkowało, co jakoś nie służyło. I to tak, to się może wiązać, tak jak mówisz, czy z miejscem, czy z pewną rutyną, schematem, tak? To jest bardzo często konieczne. To będzie, myślę, kolejna część, której chcemy Was poprowadzić. Dzisiaj powiedzieć tylko o tym, jak niezwykle ważne jest to, czego doświadczyliśmy w swoim dzieciństwie i sięgamy tego erotyzmu dziecięcego, jego budowania się krok po kroczku, żeby zobaczyć, jaki to ma wpływ, po to, żeby pójść dalej do tego właśnie, jakie kroki robić w tej rzeczywistości naszej obecnej, za którą bierzemy odpowiedzialność. Ja bym powiedziała, że w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, żeby się wyodrębnić. I to jest niezwykle ważny temat, który myślę, że chcielibyśmy Wam zaproponować, O tym trochę różnicowaniu, związany o którym. z różnicowaniem. Ja bym powiedziała, nawet nazwałabym to za autorką jednej z książek, nie jest to absolutnie określenie przeze mnie wymyślone, które mówi o samolubstwie rozkoszy. O. Żeby doświadczyć to tak, że taki potrzebny jest nam zdrowy egoizm i nie możemy się spotkać i doświadczyć wzajemnie przyjemności, jeśli nie oddamy się samolubstwu rozkoszy. Jak to rozumiemy z tym różnicowaniem, o którym wspomniałeś, wyodrębnieniem, to myślę już No to od następnym razem. archeologii do tego czegoś, co będziemy wydobywać z nas. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to w Waszych lękach to jest tylko jedno kliknięcie, tak, kciuk w górę, przekazanie dalej, tak, udostępnienie, jeśli uważacie, że to było dla Was ważne, istotne. I niech się to niesie w świat, jeśli uważacie, że to jest dobre. Dziękujemy Wam za Dziękuję. dzisiaj. Do widzenia. Do zobaczenia.